Zastanawiam się, co jest bardziej żałosne. To, że mamy teraz coraz większy wysyp różnego typu trenerów życiowych, coachów, którzy pierdolą ludziom potworne, kurwa, bzdury i oni jeszcze za to, kurwa, płacą? Czy to, że jest tak duża rzesza przygłupów? Ponieważ nie mogę inaczej nazwać ludzi, którzy chodzą do takich coachów, słuchają bzdur i bzdetów, potężnych banałów i jeszcze za to, kurwa, płacą. To jest podobnie jak z horoskopami, to jest podobnie, kurwa, jak z chodzeniem do wróżki. Są to przeważnie ludzie, którzy za wszelką cenę szukają swojej wyjątkowości. Całe życie pokazuje im, że wyjątkowi nie są, w związku z czym muszą znaleźć kogoś, kto im powie, że jednak są wyjątkowi. Więc kiedyś ludzie chodzili do wróżki. Wróżki to są bardzo dobre cwaniaczki, bo wiedzą, że ktoś, kto przychodzi do wróżki, to chce usłyszeć, że już gwiazdy, kurwa, o niej mówiły setki lat temu i wróżka dobrze wie, pierdoli takiemu przygłupowi to, co ten przygłup chce, kurwa, usłyszeć i ta jej jeszcze płaci. I teraz te wróżki zamieniły się na różnego typu coachów, robią pewnego typu szkolenia, afirmują, kurwa, nic innego jak tylko zwykłą głupotę i wpierdalają tym przygłupom tak potężne, kurwa, bzdury, że wierzenie w to jest wstydem po prostu. To jest po prostu potężny, kurwa, wstyd i to jest przerażające. To jest przerażające, że tak wielu ludzi w te banalne bzdury wierzy. Ja osobiście nigdy nie byłem zwolennikiem tak zwanego myślenia pozytywnego, ponieważ to jest nic innego jak oszukiwanie samego siebie. W związku z czym wmawiacie sobie, wbrew temu wszystkiemu, co dzieje się dookoła, że jednak jest, kurwa, fajnie. Nie, nie jest, kurwa, fajnie, nie jest fajnie. I to, że zapłacicie komuś, że wam powie, jacy jesteście, kurwa, wyjątkowi i afirmujcie, kurwa, swoje szczęście, nie afirmujecie niczego innego poza swoją pierdoloną, kurwa, głupotą. Mam nadzieję, że niektórzy z was może się odrobinkę zastanowią nad tym, jeżeli korzystacie z usług takich cwaniaczków, kurwa, coachów. Wiem, że wielu z was to, kurwa, ten filmik rozśmieszy, bo też się śmiejecie z takiej bandy debili, bo to są, kurwa, zwykłe przygłupy. I mam nadzieję, że również część z was poczuje się bardzo obrażona, jeżeli korzystacie z usług takich coachów, ale powiem wam szczerze, jeżeli korzystacie z takiego coachingu, to jesteście zwykłymi kretynami. Jesteście zwykłymi kretynami, którzy szukają potwierdzenia swojej wyjątkowości. Nasłuchacie się takich, kurwa, nasłuchacie się, kurwa, takich bzdur. Przez dwa dni będziecie się, kurwa, lepiej czuli, a potem znowu dopadnie was ta plugawa wasza rzeczywistość i za tydzień znowu pójdziecie nasłuchać się takich bzdur.